Ej, cześć z tej strony Xeser i witam Was w kolejnym odcinku, moi drodzy z Counter strikea A dzisiaj yy, pikem faza Legend, moi drodzy, skończyła się faza pretendentów i challengerów. Yy, jak mi to wyszło, moi drodzy, już wam pokazuję yy, udało mi się Fartem yy, spikować wszystkie 5 teamów. W sensie jeżeli chodzi o poprawne piki. Yy, 3-0 niestety NIP nie zrobił Przedostał się dalej, ale nie zrobił 3-0, 3-0 zrobiło G2, ale na szczęście był to po, po, poprawny pik FaZeSig tak samo poprawny pik, NC zrobiło 3-0 także był to poprawny pik. Fluxu oczywiście 0-3 i wczoraj na szczęście kibicowałem Liquid wygrał z, z Greyhoundem, także bardzo fajnie, że wygrali. Niestety Forze nie przeszło dalej, zawiodli mnie totalnie, ale bardziej zawiedziony czułem się jak widziałem jak Maus dostaje 0-3 w dupsko moi drodzy. No i trochę szkoda mi było oczywiście OG, ale to już unlucky. Najbardziej z tych wszystkich pików i tak zawiodło Maus według mnie, naprawdę tragicznie, ale nie będę tutaj już komentował, moi drodzy. Lecąc z fazą legend, jest tu dużo timów, mamy tylko 18 godzin do tego pikama, także jest to mało. I tak, w tym przypadku zrobimy chyba tak, że jeżeli chodzi o drużynę 3-0, damy po prostu jakikolwiek pik a wszystkie pewniaki, które ja uważam, że siądą damy po prostu, że pozostałe drużyny awansują czyli damy 7 pików dla mnie pewnych które przejdą dalej, ale nie jestem pewien czy zrobią 3-0, ale wiem, że na pewno przejdą dalej czyli dalej przejdzie na pewno z Vincere wiadomo, nie wiem czy teraz właśnie nie jest pierwszą drużyną na świecie, jeżeli chodzi o najlepsze tutaj Windraty i ogólnie o wszystko, cały game style wiadomo co ja mogę powiedzieć? Nawi, no kurczę, wygrywa, dobrze gra. Yy, ma simpla, bita, elektronika, perfekto, dobry timek. Yy, no i nie wiem, co tutaj dawać naprawdę, no, bo dałbym ogólnie, jeżeli chodzi o 3-0, który jest takie relatywne, jakbym miał rzeczywiście dawać, bo dałbym albo nawi, albo, albo heroik, bo heroik ostatnio na właśnie. Yy, Dosta jak były te mecze, co się dostawałeś na Majora, wygrało z Navi yy, z lekkimi problemami, ale to jednak oni byli zwycięzcami. Dlatego dalej damy Heroik, że przejdzie dalej. Mówię, te dwa piki dałbym na 3-0, ale nie chcę gridować, a jestem pewien raczej, że te dwa piki na pewno przejdą dalej. Tak samo jak Vitality. Yy, Vitality jest dobrym składem. Nie jestem jakiś mega dużym fanem Vitality, yy, ale wiadomo, mają dobry team, mają Zauju, mają Apexa, kurde, naprawdę spoko im idzie. Dupris, dupris, ach, dupris chyba tak. No i uważam, że naprawdę spoko grają. Mocny timek ostatnio się zupgrade'ował właśnie, więc mam nadzieję, że dalej przejdzie Vitality. Co dalej? NC, myślę, że bez problemu, naprawdę NC ładnie 3-0 zrobiło, bardzo ładne mecze. Wygrali z face Clanem, zrobiło wynik 3-0. jest tam Dycha, nasz Polak, bardzo, bardzo fajnie. I myślę, że mogą naprawdę zajść całkiem daleko, jeżeli chodzi o game style i to, co yy, zaprezentowali sobą na yy, pretendentów w fazie. Także bardzo ładnie. Lecąc dalej, yy, widzę tutaj jeszcze jeden tylko pik taki pewny. E, nie, przepraszam bardzo, właśnie. Widzę tu piki jeszcze pewne. no, parę jest tych pików. Czyli tak, Face Clan, myślę, że na 100%. Rain, naprawdę, kurde, ora, tak mocno. Uwielbiam tego człowieka. Ja na przykład osobiście używam w ogóle celownika. Raina. Uwielbiam jest to mój chyba jeden z ulubionych graczów ogólnie, jeżeli chodzi o Counter strikea Rejnik jest Mega Giga żaden. Wiadomo, kurde, Twist, Karigan, drużyna taka mega ze stażem długim, więc mam nadzieję, że dadzą sobie radę bez żadnych problemów, jeżeli chodzi, chodzi o dostanie się dalej. No i dalej dalej myślę, że oczywiście G2 przejdzie myślę, że to bez problemu raczej bardzo ładnie też zagrali, też zrobili 3-0 ostatni ich mecz, jeżeli chodzi o wynik 3-0, grali z Apexem i sobie oczywiście nie porazili nie dziwi mnie to, bo Apex jest świeżą drużyną a G2 na rynku, jeżeli chodzi o CSa stoi już naprawdę długi okres czasu, więc naprawdę ładnie tam grali, kurczę no i tak, ostatni pick jeżeli chodzi o to, jest tu dużo teamów którzy grają naprawdę, które grają naprawdę spoko Fnatic, bym dał Fnatic ale w tym przypadku jeżeli chodzi o serduszko to dałbym Nine i tak zrobię dlatego że Nine to jest nasza polska organizacja która jest świeża na Majorze. i wierzę że dadzą po prostu radę i będę trzymał kciuki. Zresztą mi tak jak tutaj mi coś siądzie, wszystkie te piki, które mam, czyli Natus Vincere Heroic, Vitality, NC i FaZe i Gitu nawet. To mam już ponad 6 pików, a potrzebujemy chyba jeżeli się nie mylę 5. Także yy, to nie będzie akurat wielki problem. Yy, więc tak to zostawiamy raczej mam takie wrażenie. Że tutaj nie będę nic więcej zmieniał. I teraz team, który zrobi 0/3. Relatywnie. Musimy to przemyśleć, ponieważ nie mam pojęcia. Wiem, że Into the Bridge, drużyna, której gra Ralen, czyli polski gracz, gdzie grał kiedyś w Team Kinguin bardzo dawno temu. Ale oni ogólnie mają bilans całkiem spoko, tak samo jak zresztą Bad New Eagles, ale nie uważam, że oni sobie jakoś mega poradzą na takie wyższe drużyny. Chociaż ostatnio sobie radzili, jeżeli spojrzymy na wyniki ostatnich ich meczy, ale nie jestem ich fanem, dlatego nie daję ich jakoś dalej, bo nie widzę po prostu ich. Po prostu ich nie widzę. Jeżeli chodzi o to 03, 3 Apexi grali też spoko, ale dałbym którąś z drużyn jak właśnie Into the Bridge, Apexów albo Monte, Dużo jest teamów, które to może uczynić. Liquid grało jak totalne gówno i byłem zażenowany tym, jak oni grali, ale troszkę się odbili od dna, nie powiem, dlatego nie wiem, czy na pewno Liquid na 0, kurde 3. Monte też jest oczywiście nas Polak, Krasnal, ale no niestety, sorry guys. Ja jestem sercem za i tak Nine, że przejdą dalej. Jak nie to Unlucky, jest to ich pierwszy major, ale no nie wiem. Buria zawsze jest całkiem OK. Brazylijski Team. Tutaj mam zagwostkę, mówię, bo i tak bardziej się opieram na tych pikach na dole, które się znajdują w tym miejscu, to widzicie. Ale fajnie jakby 03 się trafiło. I nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Y Nip całkiem sobie jakoś tam radził. No tutaj, jeżeli chodzi o te piki, które ja chcę teraz wybrać na 03, to jest Albo Monte. Albo Gamer Legion. Tylko co bardziej, Gamer Legion czy Monte? Monte jest bez trenera. Bez coacha. I myślę, że. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest to spontaniczny tutaj taki give, że tak powiem na ten 03 pik. Dziwnie ostatnio właśnie nawet był ten shot właśnie, że tam coś, kurde, kłócił się jeden typek po ukraińsku tam właśnie, bo nie mają tego ani trenera, tego coacha całego, więc może rzeczywiście to Montez robi 0-3. Nie wiem, tak zostawię, a jeżeli chodzi o 3.0 jeżeli chodzi o 3-0, na pewno nie Liquid, na pewno nie Gamer Legion, na pewno nie NIP. Nip według mnie niestety odpadnie, sorry, ale jestem nawet tak niewielkim fanem NiPu, ale lubię NIP naprawdę, ale uważam, że te teamy, które tutaj są, no to sorki, ale Nip zostanie raczej zmiażdżony. Tym, chyba zresztą nawet yy, NIB gra z Fnaticiem pierwszy mecz, więc myślę, że całkiem spoko pikiem byłoby Fnatic na 3-0. Uważam, że oni przejdą, ale nie wiem, czy 3-0. Więc chyba w taki sposób zaktualizujemy swoje typy, moi drodzy. 3-0 Fnatic. Ale mówię, moje piki, jeżeli chodzi, to jest pikem taki bezpieczniejszy, nie ryzykuję, bo jeżeli chciałbym zrobić takiego ryzykanta, dałbym albo Navi na 3.0, albo Heroic na 30. W tym przypadku dajemy tak, 3-0 dajemy Fnatic, 0-3 dajemy Monte, a jeżeli chodzi o pozostałe drużyny, to Navi, Heroic, Vitality, czy tam Vitality, NC, Face Clan. G2 i Nine, serduszkiem. Jak nie siądzie to, no wiecie, unlucky, Ja jestem naprawdę tutaj, będę kibicował mocno, jeżeli chodzi o Nine, jest to polski zespół. Mam nadzieję, że scena polskiego CS wróci na rejony i będę naprawdę mocno kibicował. A jeżeli chodzi o właśnie grę Greens, moi drodzy, to jutro o godzinie 13:35, jeżeli się nie mylę, jest pierwszy mecz. Jest to Team Liquid kontra właśnie Nine Esports, także. No, także zapraszam serdecznie na Twitcha, moi drodzy, jakiegokolwiek, czy u Izaka, czy jakichś innych youtuberów, youtuberów, streamerów na Twitchu I będzie oglądane Także no, pierwszy pikiem mi siadł, możecie się pochwalić, jak wam siadł pierwszy pikiem Pikiem, pikiem I potem będzie faza mistrzów, moi drodzy Jeżeli chodzi ogólnie rzecz biorąc o e, suweniry O, mamy srebrny, bardzo dobrze, bardzo dobrze, chociaż srebrny tyle dobrze Jeżeli chodzi, moi drodzy, o te suweniry, gdzie tu się klikało, bo ja nie pamiętam, guys Paryż. E, dwa żetony, aż dwa z siedmiu, e, lecz na razie informuję Was. E, nie odbierajcie, poczekajcie chwilę, zobaczymy, jak się wyreguluje to wszystko na rynku Steam i co będzie najdroższe. Według mnie najdroższa będzie e, pamiątka Miraża, e, dlatego że jest tu AWP e, Pustynna Hedra, jest tutaj Digl. Także bardzo fajne piki. Ja sobie kupiłem to wszystko, bo chcę mieć każdy jeden suwenir, więc yy, spoko. Muszę jeszcze overpassa odebrać. No, ale wracając oczywiście do tego czego tutaj yy, co jest główną rzeczą tego odcinka, czyli pikem. Mój pikem prezentuje się w sposób taki na fazę Legend, jaki widzieliście, bo widzę, że chyba nie ogarnia tutaj gierka ewidentnie coś. Ty. What the fuck, man? No, ale fluxo ogólnie pamiętam, były naprawdę emocje. Jak kibicowałem ogólnie też Nipowi na początku. Niestety nie, udali, nie udało się. Może za bardzo wierzyłem. Prawdopodobnie tak. Mm. No, ale co, moi drodzy, tyle. Chciałbym jeszcze pokazać raz ten pick'em, ale nie wiem, czy się załaduje. Chyba nie. No, ale tak jak już mówiłem, pamiętam, jak to było, ponieważ było to Fnatic 30, Monte 03. Dalej przechodzą Navi, Heroic, NC, Vitality, Nine. I Face Clan, chyba, jeżeli się nie mylę, tak chyba to zaznaczyłem. Także tak, moi drodzy, ja kończę. Mam nadzieję, że odcinek się nam spodoba. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę. I widzimy się na kolejnym pikemie, bo ja na razie zbyt, yy, zbyt skupiam się na oglądaniu meczy. Dlatego nie nagrywam żadnych odcinków, bo naprawdę mnie to jara i lubię sobie oglądać każdy jeden mecz, jeżeli chodzi o właśnie CSK. Także mam nadzieję, że teraz będziecie kciuki trzymać za nine Ja bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo trzymam kciuki za nine żeby chociaż do fazy mistrzostw mistrzowskiej się dostali. I taką miejmy nadzieję. Też spoiler alert pod koniec tego majora, jak będzie już wszystko ogarnięte, jeżeli chodzi o mistrzów, zrobiłem sobie opening z ponad 175 kapsuł, także będę serdecznie Was zapraszał na ten odcinek, a ja się z Wami żegnam, oczywiście dajcie znać w komentarzu, jak Wy postawiliście swój pikem, bo jestem bardzo, bardzo ciekawy, co sądzicie i jak Wy to zrobiliście, także no, ja się żegnam, miłego oglądania meczy, guys, i życzę wszystkiego dobrego, jeżeli chodzi o drużynę Nine, będę trzymał kciuki, także no, trzymajcie się, moi drodzy, do nas Życzę, miłego wieczoru, miłej nocy, miłego popołudnia, czegokolwiek zależy, o której oglądacie, także papa, pa, guys!